Cześć wszystkim, z tej strony Jimmy i dzisiaj zagramy ponownie w The Hunter. Przedstawię wam kilka nowości, jakie wyszły w ciągu ostatnich tygodni, dni. Będzie to przerobiona rozgrywka na indyki oraz strzelba 12x70 grawerowana, którą można było wygrać w zawodach Football Jambor dotyczących Mistrza Świata w piłce nożnej w tym roku. No cóż. Indyki są w grze już naprawdę sporo. Chyba praktycznie od początku gry. No i nie były w żaden sposób ulepszane ani modernizowane pod względem programistycznym ani wizualnym. Nadszedł czas, kiedy stwierdzili, że chyba będzie mało pracy, a fajnie będzie zarobić się trochę kasy na indykach. Tak więc zrobili bałwanki, przerobili tryb rozgrywki dotyczący indyków na bardziej zbliżony do realistycznego. No ale też jest trochę wad. Uprawnili sztuczną inteligencję indyków. Wcześniej ich punktacja, czyli czy była duża sztuka, czy mała sztuka, czy wysoko punktowane, czy mało punktowane, nie miało znaczenia. Wszystkie zachowywały się tak samo, ich poszły się tak samo. Otóż od momentu wprowadzenia nowego zachowania indyków, im wyżej punktowany indyk, tym bardziej płochliwy. Czyli tak samo jak działa to w zwierzętach, w każdym innym zwierzęciu w grze, tylko nie w indyk. Tak więc będzie teraz trudniej, ale myślę, że wszyscy sobie z tym poradzą. Co do samych bałwanków, mogę powiedzieć, że wyglądają 300 razy lepiej od indyków, które mamy w grze. Nasze indyki są szare i ponure, a tu zobaczcie, mają czerwoną brodę, niebieski łeb, tak ładnie. Wyglądają tak naprawdę ładnie, jak taki indyk prawdziwy z lasu. Nasze są szare, wiszą jakieś dwa czarne zwisy, które nazywa się podobno brodą. No i sobie chodzi. O co chodzi z tymi bałwankami? Tak więc bałwanki mają zachęcić indyki, żeby one przyszły do nich i zatrzymały się wokół. Czyli tak jakby przystanek autobusowy dla indyków, a tym autobusem jest nasz pocisk w tym wypadku. I co mam tutaj napisane? No i jest napisane, tutaj mamy, że bałwanki mogą być użyte do zachęcenia lub zniechęcenia indyków, aby zbliżyły się do nich, jeżeli nawiążą kontakt wzrokowy. Czyli, tak jak wam już powiedziałem, jeżeli indyk zobaczy tego bałwanka, podejdzie do niego lub odejdzie od niego i będzie w jego obrębie chodził lub zatrzymywał się. Jest napisane, że zachęcenie polega na tym, że indyki przesuwają się w stronę bałwanków i zostają w jej pobliżu, czyli to coś powiedziałem. Również jest zamieszczana informacja, że największą skuteczność gwarantują nam bałwanki oraz używanie jednocześnie wabika Turkey Box Color, czyli ten piszczący wabik drewniany, który przesuwamy ręką. Również ważna informacja dotyczy tego, że maksymalna skuteczna ilość bałwanków wynosi 3 sztuki. Czyli jeżeli mamy 3 sztuki, mamy 100% szans, że będzie zachęcony. Ale również jest napisane, że distraction, czyli mogłoby zostać zniechęcone i też będzie 100%. Czyli to jest tak w sumie 50-50. Albo będzie, albo nie będzie. Wracając do tematu ilości. Czyli maksymalnie 3 sztuki. Każda sztuka powyżej 3 sztuk, czyli 4, 5, 6, nie ma wpływu na to, ile indyków do nas przychodzi, jak się zachęcają, jak się zniechęcają. Tylko do 3 sztuk. Każda sztuka powyżej nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę. Do wyboru mam indyczkę i indora. Indyczka ma ten sam opis i indor. Kosztują 200 ems, ponieważ, wiecie, trzeba ich mieć, tak? 3 sztuki, a nie 24, tak jak w wypadku gęsi. Tak więc cena trochę wzrosła, żeby tak wyrównać, że tak powiem, marketing firmy, żeby zarobki były mniej więcej zrównoważone z tym, co wcześniej było. Ale teraz ważna sprawa. Jeżeli chcecie sobie zakupić te bałwanki, te indyki, ten cały zestaw, to właśnie mamy zestawy. Mamy zestaw startowy, który kosztuje 602 ems i to jest naprawdę dobra oferta, bo kupiłem go sam. Oczywiście posiadałem wcześniej Turki Box Color, a potrzebowałem tych czterech rzeczy. I one same w sobie kosztują 730 ems. Tak więc 602 ems zapłaciłem, czyli jestem 128 ems do przodu. Zestaw jest naprawdę dobry. Nawet jeżeli posiadacie ten Turki Box Color, to zakupcie go. Pamiętajcie, że ta oferta jest ważna do 6 sierpnia, czyli jeszcze nieco ponad tydzień.
Następnie mamy zestaw tylko i wyłącznie bałwanków. Ten zestaw kosztuje 510 emsów i zawiera 3 bałwanki, czyli to jest 600 emsów. I pomyślcie sobie, że skończy się ten zestaw startowy, będziecie musieli kupić 6 bałwanków, czyli tutaj ten zestaw za 510 emsów. No i jeszcze wabik lokalizujący to jest 130 emsów i to będzie 640 emsów, czyli jeżeli zakupicie zestaw startowy, zaoszczędzicie 38 emsów. Wabik dźwiękowy, czyli lokalizujący indyki, działa tak samo jak wabik na bażanty. Nie zachęca indyków, nie powoduje tego, że one do nas przychodzą, tylko ukrywa ich pozycję, odkrywa ich pozycję. Tak samo jak bażantów, czyli biegamy po mapie albo chodzimy, użyjemy wabika, tak? No i odezwie nam się indyk, załóżmy. No i w momencie, gdy on się odezwie, możemy zlokalizować na Hunter Mate'cie jego głosak, w którym miejscu się znajduje. Ale on nie przyjdzie do nas, tylko odkryje, czyli to jest takie demaskowanie wrogich pozycji. No, wrogich pozycji, pozycji indyków. No i tu mamy napisane właśnie to, co napisane, że odkryj lokalizację podstępnych indyków, oszukując je, używając wabika i odkrywając ich położenie na mapie. Czyli to jest takie po prostu lokalizujące urządzenie. Charakterystyka, czyli że przyciąga samca i samica, dlatego jest none, czyli że żaden brak. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz, że wysoka szansa na odpowiedź dźwiękową przez indyki. Używałem to, zobaczcie zresztą sami, że używając tego wabika bardzo często odpowiadają na indyki, częściej niż na ten trójki box color. Z samego wabika jestem zadowolony, a z bałwanków, no już tak, nie do końca. Ale to wszystko zobaczycie już w grze. Tak więc wchodzimy do gry. Oj, poszło, tylko mi włączyło nagrywanie tam w trakcie. A co się tam jakoś połączy? Oh, Hunter, Hunter, pełno problemów. Trzeba się już do tego człowiek się przyzwyczaja po tylu latach. Teraz ciekawe, nowy gatunek, jak napisali, nad nowym gatunkiem pracują, nad nowym rezerwatem. Ciekawe, co to będzie. Mam nadzieję, że coś ciekawego, na co już ludzie czekają jakiś czas. Zobaczymy. Póki co trzeba czekać. Byłem w gili, wam powiem, wcześniej polować na indyki, ale no... Wyczuły mnie. Po prostu mnie wyczuły. Co mnie strasznie zdziwiło. Zaczęliśmy tutaj. Prawie będziemy szli tutaj. W stronę jeziorka. Jest grawerowana strzelba. No, zbyt dużo nie zobaczycie tych szczegółów, ponieważ tekstury mam ustawione na średnie. Na wysokich by to wyglądało o wiele lepiej. Ale najpierw zawołamy, lokalizujemy. Cholera, lokalizujący. O, już się odezwało. Zapewne gdzieś tam przy moim. A jednak nie. Czyli możemy je zawabić. Albo i było to głupie. Bo zaraz lokali... Brzmi trochę jak szympan z klatki w zoo, ale nie znam się na indykach, nigdy na nie, nie polowałem. Jest i kolejny. Tak, tak. I one są już tam w okolicach Trójnogu. Pójdziemy sobie powolutku, żeby się nie śpieszyć. Pamiętacie, że są strasznie płochliwe. Są takie dziadaki. Nie wiem, czy trochę z daleka sobie postawiłem tą zwyżkę. Mogłem sobie przedstawić tu bliżej. Chyba to zrobimy później, ale tam miejsce w punktu 65. To spokojnie starczy, żeby zabrać bałwanki i przenieść zwyżkę. Zawołamy jeszcze raz, żeby nie wejść na nie. Tak, tak. Znajdują się bardzo blisko naszej zwyżki. Będę tak to je wypuszczał zaraz.
Przestawimy trochę bliżej później. Bo naprawdę, za daleko jeszcze tak postawiłem za górką, że nic nie widać. O, jeszcze kojoty gdzieś są, więc... Możemy użyć Predator Jackrabbit, czyli wabik kniezień zająca. Jak było wcześniej przetłumaczone, teraz jest cofnięte. Jak tam nasze indyczki. Żeby się skłoszyła. To jest całkiem możliwe, wam powiem. Jest obok nas. Dosłownie gdzieś tu obok nas. No, w sumie przed nami. Nie wiem. Cudem jej nie spłoszyliśmy. Wypadałoby się popsikać eliminator zapachu. 30 minut w rzeczywistości, 60 minut w grze. Jeszcze troszkę podejdziemy i może ją zobaczymy. To opulujemy przy okazji. Cholera. Kopaliśmy dlatego tak daleko, jeszcze za górką nic nie widzę. Trochę fatalnie wybrałem miejsce. Okej. Okay. Gdzie jesteś, indyczko moja? Okej, okay. Widzę cię. Ale widzę też kojota. Kojot się zatrzymał. Ale zobaczymy. Może uda się wypaczać na drogę. Teraz sprawdzimy. Są dwa, trzy kojoty. Ale wziąłem tylko birdshota. Chyba się zbierać, to można, nie pamiętam. Chyba było można. Są pod nami, żeby się nie spłoszyły tylko. Wczoraj miałem sytuację, że coś stało, indyki podobno mi poszły w długą. Że jak strzelę strzelby, to się spłoszą indyki. Są cztery. O, słyszeliście? Zaszczepno. Stoją dosłownie pod nami. Aż nie mogę wycelować. Niech się ruszą troszkę, no niech przejdą gdzieś. Słyszycie to warczenie? O, i szczekanie. Okej. Okay. Rozchodzą się. Od którego zacząć by to? I spłoszyło się, widzieliście? I żadnego nie upolowaliśmy. No, indyk też poleciał. Cholera. Musiało nas zobaczyć, wiecie? My posiedzimy, zobaczymy. Dobra, wystartowaliśmy jeszcze raz. Teraz trochę cicho. I zobaczymy, jak teraz będzie. A, była ta analityczna się.
naprawdę, bez bałwaków polowało super. Siedzieliśmy na tych zwyżkach i indyki wchodziły z pięciu stron. Teraz to jest jakiś taki niewypał. O, czekajcie, czekajcie, to są indyki. Ja już widzę, co już się wydało, paczkę z tamtej eliminatora. On gdzieś... O, jest tam, bo... Chyba mi się... przewidziało. Mam nadzieję, że go nie skończyłem na tym, że wszedłem. A nie, coś tam w prawej stronie wchodzi. Dobra. Widzicie? Z prawej strony idzie w sumie na bowanku. Tam chodź. W sumie jest jeszcze jeden. Czyli idziemy w stronę tych bowanków, później zawabimy. A tu chodzi. Zobacz. Tu chodzi indoor. Się wyprzykamy do czasu. I zostało zero. O, dwa indoryjne. Dobra, trzeba się spieszyć, bo idą w naszą stronę. Żeby się tylko nie spieszyły. Dziękuję. Co? Okej, najpierw zjem to. Cholera. Pamiętajcie, indyki są bardzo czujne. Naprawdę bardzo, bardzo łatwo je wypuścić, a bardzo, bardzo ciężko je z powrotem później zrobić. Nie wiem, czy ten jeden już tutaj tak jakoś... Poczekajcie, jeden, dwa, trzy indory, są trzy samce. A indyczki żaden nie widzę. A niech to podejdzie pierwszy do drzewa, czy ja, czy ten indyk. Cholera. Będzie tak, jakby chciał mi przeciąć drogę. Skubany. Czy nie jest już to drzewo tutaj? Ja już sam nie wiem. To gubiło się. Gdzieś tu przyjdę, no dobra, to będzie tam. To na glebę przejdziemy i pójdziemy sobie. Okej. Okay. Baterie naładowane. Ślady indyczki. Baterie na... O cholera. Odchodzi prosto na nas. Dobra, przed nami już widzę, wystaje kawałek siedziska. Byleby zdążyć przed nim, nie? Ja się cholera czołgam, a on nie. Dobra, odwrócił się. Nie chcę dźwięk złapać. Cholera, nie zapałem dźwięku. Dobra, sobie odszedł w inną stronę. To jest dobre, to jest bardzo dobrze. Teraz wejdziemy sobie, zawabimy.
Dalej, dalej, dalej. Okej. Jesteśmy. Zlokalizujemy, gdzie są, żeby nie było... O, z lewej strony, czy z lewej? Co tam mamy? Tak, tam też jest. Odezwał się, samiec. Okej, okay, to wabimy. Wabimy teraz tym wabikiem, który je do nas przyciąga, a nie lokalizuje. Pięć, cztery wam pokażę przy następnym polowaniu z sorkiem. Dzisiaj tylko i wyłącznie bawanki i indyki. Come on. Nie chcą się ruszyć. A nie wiem, czy tu się nie przetą dwa. Widzicie, bo idzie jeden, gdzieś tu drugi jeszcze. Tu drugi, albo idzie z tyłu, albo idzie tu blisko. Najważniejsze to, żeby po prostu strzelić z łuku i nie spłoszyć ani żadnego z nich, a powalić jednego. Jednego za drugim, jednego za drugim. Zobaczymy, czy z tego wyjdzie nam dzisiaj. Tam już idzie indyk po drodze. Indyk indor. Indyczka czy indyk? Ten jest samolem, to dobrze. O i tam dalej jeszcze coś czym się daje. Tak, tam dalej też jeszcze są indyki. O to... Jak pójdzie dobrze, to sobie postrzelamy. Okej, okay, najpierw strzelimy do tego. Leży. Jak ten indykiem? No, idzie. Ten niech sobie leży w spokoju. Jeden do głowy. Tylko i tak wiecie, nie mogę wam pokazać, jak te bawanki działają za bardzo. Bo to jest tak... Dla mnie to i tak trochę jest, wiecie, jak pić na wodę, nie? Wiadomo, to jakoś tam działa, nie? Zachęca je do podejścia. No, ale to... Wiecie, no, każdy patrzy na tym innym okiem. Gdzieś tu jeszcze był ten jeden samiec. Dobrze by było, gdyby podszedł. Ale go nie widać. Gdzieś tu szedł przecież, tam na polanie, obok niego od razu. Chyba ją rozproszyliśmy. Locator. Wykazująca, bo jest coś ode mnie. Nie, nie odzywa się. Czyli ten inny, co tu idzie, będzie następny. Cholera, patrzcie, tutaj poszedł. Mam nadzieję, że tam to się nie spłoszy. Nie, dalej stoją, dobra. Jest dobrze. Naprawdę dobrze. Okej. Okay. Póki co idzie naprawdę dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Szkoda tylko, że żadnych samców nie ma. Były trzy na początku, tam widzieliśmy. A teraz nie jest żadnego. Tylko, że one też tak potrafią nas nieźle zaskoczyć, wam powiem. Nie ma, nie ma, nie ma i nagle wychodzą. Dosłownie jak ta indorka tutaj. Indorka, indyczka. No i tak sobie siedzimy, tak możemy sobie zjeść, pobawić się, tak nie ma jakiegoś tam, cholera, nie wiem, jak jeszcze nie ma tam jakiegoś takiego, wiecie, łażenia, nie, tylko po prostu siedzimy, czekamy, jak podejdą, to strzelamy.
Że wiecie, mam nadzieję, że nie spłoszę, bo chyba przeładowane na birczot, to damy jej podejść pod bałwanki. Jak to sobie już pochodzi, zobaczymy, jak będzie się zachowywać. I wy zobaczycie to wtedy. Samiec czy samica? Samica tam dalej, ok. Widzicie, ta od razu skręciła. Jak zaczęła, nawiązała kontakt wzrokowy z bałwankami, to od razu skręciła i zmierza w ich stronę. Powiem wam, że te bałwanki wyglądają o wiele lepiej od tych indorek tutaj zobaczcie, niebieskie łby, tak? O wiele lepiej to wygląda. Nic innego nie ma? Nie ma. Okej, okay. Tak właśnie chodzi o to, że przy bałwankach one się tak zatrzymują, prawda? I w ogóle nie odchodzą. Będą krążyć wokół nich. Okej, okay, leży. Zrobimy teraz tamtego. I zobaczymy, czy przyjdzie. Okej, okay, jesteśmy chwilę później. I mam, patrzcie. Tu mam indyczkę, tam mamy samicę Blacktaila. Jeszcze jeden indyk i tu mam jeszcze przyszedł indor. To pora chyba wyjąć złotą strzelbę. Jak będą mniej więcej obok siebie. A może uda się trafić dwa za jednym razem. Zaraz zobaczymy. Zaczynam. Przyszedł po truchle. Co? Tam chodzi jeszcze jeden. No jeszcze niech nakręci. Troszkę jeszcze niech nakręci. Może uda się. O! Tak, dokładnie tak. I leżą. Pięknie. Jak widzicie, złota strzelba strzela tak samo jak normalna i nie ma różnicy. Szybko jeszcze pozbieramy nasze zdobycze. Zobaczymy, co my tu mamy. Indeks 8,8 kg. Będzie indyczka. A zostawiamy tropów. Indyczka jest bez punktacji. Indyczka bez punktacji. Tu gdzieś będzie jeszcze jedna leżała. Indyczka bez punktacji. I w sumie nie pamiętam ile oddałem strzałów. Patrzcie, jeszcze jest samiec tam po drugiej stronie. Byśmy go zwabili, nie byłoby problemu z tym w ogóle. Żeby on do nas przyszedł. 9,6 kg. O, to już jest ładny wynik. 58 punktów, naprawdę. To już taki ładniejszy. Wyższa półka, ale. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że wszystko podniosłem. Jeżeli nie, przyjdą pozdrowienia od Doka, tak więc trzymajcie się, no i gdzieś tam do usłyszenia na YouTube. No, na razie. No, na razie.